Słuchajcie, wjedziemy w Himalaje bęben. Jest to bęben himalajski z 79 roku, należał do mojego taty. Chciałem zabrać ten bęben na tą wyprawę, ponieważ jest to element wystawy, to po pierwsze. Po drugie, zależało mi, żeby właśnie wykorzystać go jako takie narzędzie do tego, żeby przypominać tą historię też pierwszej, między innymi pierwszej leniwórskiej wyprawy w Himalaje. Chciałbym na tym bębnie, ponieważ będzie on prezentowany już w Ankarze, w naszej ambasadzie we wtorek. Chciałbym oczywiście też umieścić planszę z naszymi partnerami, sponsorami, z ludźmi, którzy nam po prostu pomogli, żebym również mógł o nich wspomnieć, ponieważ nie byłoby bez was, słuchajcie, tej wyprawy. Tak więc jest to taka forma podziękowania też i myślę, że na pewno będzie doceniona także na wystawie. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia i do usłyszenia.